miałem kilka lat, to miałem taką teorię, że są dwa Giewonty. Na wakacje jedziemy do babci, do Mursza Sichla. Tam te Tatry inaczej wyglądają. Ten Giewont jest nie po lewej stronie, tylko po prawej i zupełnie inaczej wygląda. Był taki moment, że właśnie, że mi się dwoiły te Giewonty. No i tam u babci na tych wakacjach pomagało się trochę w gospodarstwie, ale babcia miała też dom, w którym przyjmowała kolonie. No i te kolonie chodziły po górach i zacząłem się z nimi czasem zabierać na takie wycieczki. Oczywiście z rodzicami też się bywało po Kościeliskiej, po Chochołowskiej, więc od małego gdzieś te Tatry tam się cały czas przewijały. Człowiek po prostu był nauczony tak i chodzić te góry, no i trochę patrzeć na tą przyrodę, która też mnie stopniowo coraz bardziej interesowała. Kiedy byliśmy mali, to tutaj w Kościelisku przy naszym domu praktycznie nie było takich bliskich sąsiadów. Najbliższe domy były kilkaset metrów dalej. No i tak stopniowo tej zabudowy przybywa. No i dzisiaj to już wygląda no zupełnie inaczej niż te 20 lat temu. Ale jak się chodzi w Tatry, w te miejsca, w których się było właśnie za dzieciaka, no to praktycznie tam się nic albo niewiele zmieniło. To jest taki teren, gdzie ta przyroda trwa. Ten krajobraz, ta roślinność cały czas jest. W Taczańskim Parku Narodowym pracuję od 2009 roku. Pierwsze kilka lat pracy to była koordynacja wolontariatu dla Tatr. Miałem okazję poznać wtedy wielu fajnych ludzi, którzy przyjechali w Tatry pomóc, czyli potraktowali poważnie to nasze hasło z miłości do gór. No, jedno z takich zadań, które wolontariusze wykonują co roku, jest sprzątanie szlaków turystycznych. Byłem na tym sprzątaniu z nimi wiele razy. Ludzie śmiecą na co dzień, wywalają śmieci gdzieś do lasu, przy drogach i niestety, gdy w Tatry idą na szlaki do Parku Narodowego, no robią to samo, więc można przy tych szlakach znaleźć dosłownie wszystko. To nie jest tak, że są takie miejsca wolne od tych śmieci. Od początku sierpnia, czyli już od tygodnia, razem z żoną Marysią staramy się żyć zgodnie z zasadami zero waste, czyli całkiem zminimalizować ilość śmieci, które produkujemy. Jest takich kilka uniwersalnych zasad, które trzeba stosować, żeby tych śmieci się pozbyć. Przede wszystkim unikać kupowania takich rzeczy, które są zapakowane w różne jednorazowe opakowania. Wiele produktów spożywczych można po prostu kupić w okolicy prosto od producenta. Rodzice mają kury, więc mamy tutaj świeże jajka. Znajoma ma gospodarstwo, przywozi nam nabiał, masło, mleko, warzywa kupujemy na targu, pijemy wodę z kranu. To jest taka trochę góralska wersja zero waste, bo przecież nasi przodkowie żyli tutaj wieki bez takich jednorazowych opakowań i sobie radzili. Tutaj się urodziłem i na te Tatry patrzę od dziecka. No i byłem w wielu fajnych miejscach na świecie, ale nie wyobrażam sobie, żeby mieszkać gdzie indziej. Ten widok, to, że mamy te Tatry blisko, ale to, że my możemy tu w nich być, mogę w nich pracować, to jest na pewno olbrzymia wartość, to jest na pewno duży sens życia. No i myślę, że warto poświęcić to życie, żeby te Tatry chronić, żeby się nie zmieniały, żeby nasze dzieciaki też mogły w ten sposób żyć. Mogły je takie widzieć, jakie są.